Hej wszystkim, tu Julka. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam na nowy filmik. Jeśli jesteś tutaj nowy, to nie zapomnij koniecznie zasubskrybować tego kanału i kliknąć dzwoneczka, aby być na bieżąco. A już od 1 grudnia zaczynam nagrywać Vlogmas. Są to codzienne vlogi do Świąt Bożego Narodzenia, więc jeśli uwielbiasz vlogi, to zapraszam. Dzisiaj mam dla Was już kolejny odcinek z pomysłami na prezenty. Tym razem pod dupę rzucimy sobie prezenty dla niego. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie kupno prezentu dla faceta jest najgorszą rzeczą na świecie. Co roku mam dylemat, co roku nie wiem co kupić i co roku szukam jakiegoś oryginalnego pomysłu, aby nie dawać tego samego. Mam tutaj dla Was selekcję prezentów na każdą kieszeń, tak jak ostatnio. Będą prezenty w różnych działach cenowych, a więc mam nadzieję, że każdy coś tutaj dla siebie znajdzie. No to co, zaczynamy. Zacznijmy może od takiego drobiazgu, ale moim zdaniem naprawdę bardzo fajny świąteczny prezent. Jest to mianowicie otwieracz do piwa. Myślę, że taki prezent dla taty albo dziadka będzie idealny, jeśli ktoś na przykład nie ma ogromnego budżetu i naprawdę chce kupić tylko taki drobiazg, do tego kupić jakąś czekoladę, to myślę, że właśnie taki fajny świąteczny otwieracz do piwa będzie idealny. Ja tutaj znalazłam taki bardzo ładny w Home Menu i kosztuje on jedyne 25 zł, a więc myślę, że to naprawdę nie jest droga sprawa. Pomyślicie, że ja tylko tutaj z alkoholem, ale nie, zobaczycie, że będą też inne rzeczy. Drugim moim wyborem dla Was jest elektryczny korkociąg. Ja jak byłam samotną mamą i ktoś by przyszedł i dał mi elektryczny korkociąg do wina, to chyba wycałowałabym mu stopy, dlatego że zawsze miałam problem, żeby otworzyć swoje wino. Aż w końcu sąsiad się przydał. Ale nie o tym tutaj. Brałam również właśnie z Home Menu bardzo ładny korkociąg elektryczny. To już jest droższa kwota, dlatego że to jest 119 zł, ale moim zdaniem to jest też bardzo fajny pomysł na prezent. Jest to zawsze coś innego, nie taki zwykły, klasyczny korkociąg, którego raczej nie dałabym nikomu na Boże Narodzenie, a taki elektryczny, jeśli macie kogoś w rodzinie, kto lubi wino, ja na przykład mam wujka, który ma bzika na punkcie wina i myślę, że on na przykład z takiego prezentu by się bardzo cieszył. Lecimy dalej i to już będzie ostatnia rzecz związana z alkoholem, obiecuję Wam, ale jak to zobaczyłam, to stwierdziłam, że po prostu muszę Wam to polecić. Oczywiście ten prezent będzie idealny dla kogoś, kto ma ukończone 18 lat, dla takiej jakiejś świeżo upieczonej 18, ewentualnie dla Waszego taty. Jest to, słuchajcie, pak piw ze świata. Myślę, że to jest naprawdę fajny prezent. Oczywiście nie jest to coś, co komuś podarujecie, żeby wypił w jeden wieczór. Logiczne. Znalazłam to na Amazonie, ale bardzo, bardzo mi się spodobało. Macie tutaj 12 różnych piw z całego świata. Kwota to jest 30 euro, czyli około 120 zł. A więc może jest to troszkę droższy prezent, ale moim zdaniem naprawdę fajny. Może nie kupiłabym czegoś takiego swojemu facetowi, ale na pewno właśnie starszemu bratu, czytacie, dlaczego nie. Kolejna rzecz to po prostu dziewczyny będzie Wasze wybawienie. Jeśli Wasz facet chodzi non-stop z rozładowanym telefonem i słuchajcie, ja nawet się zastanawiałam, czy nie kupić tego Loro. Mianowicie jest to stacja ładowania. Pierwsze, jest to bardzo ładne, estetyczne. Naprawdę bardzo mi się podoba, takie drewniane. I są dwie różne stacje. Pierwsza stacja ładowania za 150 zł jest to stacja ładowania specjalna do Apple Watch. Jeśli Wasz facet ma Apple Watch, to może się przydać. A druga, którą znalazłam, jest to stacja ładowania i jednocześnie do telefonu iPhone i jednocześnie do Apple Watch. I kosztuje 200 zł, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo ładne. Mój narzeczony non-stop chodzi z rozładowanym telefonem, a więc moim zdaniem idealnym właśnie prezentem byłoby coś takiego, postawić na stoliku nocnym i wtedy za każdym razem, jak idzie się położyć spać, to wciska tam ten swój telefon i nie musi szukać tych kabelków, bo ja mam wrażenie, że dla faceta podłączyć telefon do prądu to jak, nie wiem, wejść na Mount Everest. Dajcie mi znać, czy u Was jest tak samo. Stacji ładowania na stronie pakamera.pl znalazłam naprawdę bardzo dużo. Jest również taka na telefon, żeby położyć klucze i tak dalej, a więc podlinkuję Wam to wszystko w opisie, żebyście mogli sobie obejrzeć, bo naprawdę ogromny wybór i ceny różne, a więc każdy coś dla siebie znajdzie. Kolejnym bardzo fajnym prezentem i takim innym, bo już mam wrażenie, że tego się nie daje ludziom i kiedyś często dostawało się takie prezenty, a teraz odkąd mamy karty bankomatowe, odkąd płacimy naszym telefonem, to niestety ta tradycja jakoś tak zgasła i nie dostaje się już tego w prezencie, a mówi się tutaj o skarbonce. Alex ma swoją skarbonkę, malutka również skarbonkę będzie miała. Na przykład Alex uwielbia trzymać tam swoje pieniądze i fajnym pomysłem może było właśnie dać coś takiego dorosłego mu człowiekowi z, nie wiem, złotówką w środku, żeby przyniosło szczęście i wtedy mógłby, nie wiem, tam sobie odkładać. Więc moim zdaniem to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny pomysł. Tak trochę przypomina te stare, błogie czasy, kiedy były skarbonki. Kolejnym bardzo oryginalnym pomysłem na prezent
pomyślicie banalne, ale moim zdaniem bardzo fajne, to jest case na telefon. Jeśli jest to wasz brat, tata czy facet, to będziecie wiedzieli, jaki ma telefon. I bardzo fajnie byłoby mu kupić case na telefon, a nie taki zwykły, biały czy czarny, bo to rzeczywiście jest banalne. Case na telefon z jego ulubionym filmem, czy z jego ulubionym serialem, czy z ulubionym zespołem muzycznym. Moim zdaniem to jest coś fajnego, personalizowanego. Takie rzeczy na Allegro znajdziecie wszędzie. Ja tutaj na przykład znalazłam ze Star Wars, dlatego że ja mam fana Star Wars w domu i on kosztuje 23 zł, a więc moim zdaniem to również nie jest duża kwota. Jak już jesteśmy przy personalizowanych rzeczach, to na pewno personalizowany t-shirt z właśnie z ulubionym zespołem czy filmem będzie również idealnym prezentem. Nie taki zwykły, biały t-shirt z Nike'a, tylko właśnie coś takiego personalizowanego, aby ta osoba pamiętała. O, dostałam to na święta od mojej dziewczyny czy od mojej mamy. Moim zdaniem naprawdę bardzo fajny pomysł. I takie t-shirty możecie zamówić wszędzie, albo się kupić na Allegro, czy po prostu zamówić w drukarni, wybrać dane obrazek, jaki chcecie i poprosić, aby oni wam to wydrukowali. I możecie nawet wtedy coś dopisać na tym t-shircie takim małym drukiem dla ciebie ode mnie, cokolwiek tam byście chcieli. Następnie będzie książka, ale nie byle jaka książka, dlatego że jasne, że nie kupimy komuś takiej normalnej książki, nie wiedząc, co chce czytać, czy mu się spodoba. A więc słuchajcie, znalazłam na Asosie dwie bardzo fajne książki. I pierwsza to jest książka o piwie. Jest to książka, która przedstawia 150 najlepszych historii z piwem. Myślę, że fajna i może zawsze jest coś takiego innego. Dla relaksu zawsze można poczytać, pośmiać się i tak dalej. Kolejną książkę zrozumieją tylko i wyłącznie fani Star Wars i książka pod tytułem Be More Yoda. Przewodnik po sile umysłu, zawierający odniesienia do legendarnych momentów i słynnych powiedzonych z serii Star Wars, którym towarzyszą żartobliwe lekcje życiowe. Czy może być coś piękniejszego? Ja słuchajcie, nawet myślę, czy nie kupić takiej Lorą, bo on naprawdę, naprawdę uwielbia. Kolejnym pomysłem, bardzo fajnym na prezent, moim zdaniem będzie bryloczek i tutaj wyselekcjonowałam dla was dwa, oczywiście w dwóch różnych zakresach cenowych. Pierwszy bryloczek z Asosu, jest to po prostu taki bryloczek w kształcie grzebienia, z jednej strony możecie sobie otworzyć piwo, nie wiem dlaczego we wszystkim, widzicie, to nie moja wina, we wszystkim po prostu jest jakiś zamysł na piwo. I taki bryloczek kosztuje 39 zł, a więc moim zdaniem spoko cena. Drugi bryloczek, za to jest to bryloczek dużo droższy, dlatego że on pochodzi z marki The Copeless. I jest to bryloczek za 240 zł. Kolejnym pomysłem będą spinki do mankietu. Oczywiście ten pomysł możecie wykorzystać dla kogoś, kto często chodzi w garniturze, kto chodzi na przykład w garniturze codziennie do pracy, czy po prostu lubi takie detale. Wybrałam tutaj również dla was dwie opcje, tańszą i droższą. Dlatego, że takie normalne spinki, kwadratowe spinki do mankietu na Asosie możecie już znaleźć za 33 zł, a druga opcja pochodzi z Apart. I są to spinki za 130 zł. Lecimy dalej i mamy tutaj, słuchajcie, skórzane rękawiczki. Myślę, że każdy by się z czegoś takiego ucieszył. Jeśli wiecie, że ktoś nosi skórzane rzeczy, to myślę, że to jest naprawdę bardzo fajny pomysł na prezent. Jest to drogi prezent, dlatego że tutaj mamy skórzane rękawiczki z Teda Bakera za 500 zł. Możecie się zawsze z kimś złożyć, jeśli wiecie, że mama chce kupić dla ciebie droższy prezent, zawsze możecie się dorzucić, dlatego że skórzane rękawiczki, myślę, że to jest prezent na lata. Ale żeby nie było, również mamy tańszą wersję rękawiczek i te tym razem są z The North Face i takie rękawiczki będą kosztowały około 130-140 zł. Czapka. Niby takie banalne, ale musiałam wam to tutaj wrzucić. Dlaczego? Bo że bardzo urzekła mnie ta czapka. Jest to czapka za około 60 zł i pochodzi z firmy Champion. Kolejny pomysł na prezent jest to coś naprawdę oryginalnego moim zdaniem i jeśli wiecie, że ktoś to lubi, to zawsze się ucieszy. Nie wiem, czy kojarzycie takie bardzo malutkie figurinki Pop z różnymi postaciami. Macie postacie Star Wars, macie postacie Marvela i wiele, wiele innych. Nawet z Disneya są postacie, a więc jeśli wiecie, że ktoś lubi i na przykład poszukuje jednej, dlatego że nie może jej znaleźć i tak dalej, to zawsze możecie, słuchajcie, poświęcić się właśnie temu i znaleźć tą figurkę, której poszukuje. To jest cena około 55 zł. Tutaj ja na przykład znam ludzi, którzy mają bzika na tym punkcie i na przykład całą ścianę mają tylko i wyłącznie w tych figurkach Pop, a więc jeśli wiecie, że naprawdę ktoś lubi i że ktoś się z tego ucieszy, to czemu nie? Następnie mam dla was dwie selekcje szalików, dlatego że szalik zawsze się przyda, tańszą i droższą. Ja w zeszłym roku dostałam na gwiazdkę słuchawki i bardzo się z tego powodu cieszyłam, dlatego że słuchawki zawsze się przydają. Myślę, że dla faceta również jest to dobry pomysł na prezent. Możemy kupić takie zwykłe, bezprzewodowe słuchawki na przykład Sony za 390 zł. Myślę, że jest to prezent, który możemy kupić na przykład swojemu facetowi, jeśli wiemy, że nie ma tych słuchawek, bo jest to już większa kwota. Ewentualnie troszkę tańsze słuchawki, ale firma jest bardzo dobra. Ja na przykład lubię JBL. I te słuchawki kosztują, słuchajcie, około 180 zł, a więc jest to tańsza wersja. Słuchajcie, firma jest naprawdę dobra, jeśli zastanawiacie się, czy kupić coś z tej firmy, to ja polecam. Zostając przy tej firmie, będziemy tutaj
chcę Wam polecić głośniki, dlatego że ja kupowałam taki mały głośniczek właśnie dla mojego brata na święta i to kosztuje 105 zł. Przenośny głośnik to jest naprawdę bardzo fajna sprawa, zwłaszcza, że po zimie przychodzi wiosna, a potem lato i moim zdaniem to jest naprawdę bardzo fajna sprawa, żeby móc sobie to wszędzie zanieść, a więc myślę, że to może być naprawdę bardzo fajny pomysł i właśnie te głośniki z JBL są moim zdaniem bardzo fajne. Ten malutki kupowałam mojemu bratu, któryś, a ten większy my na przykład mamy w domu, bo Lolo dostał na gwiazdkę jakieś 2-3 lata temu i bardzo, bardzo się sprawdza. Ostatnią rzeczą będzie największy na świecie klasyk, ale nie mogło tutaj tego zabraknąć, dlatego że jak pytałam się Lolo właśnie, o, poleć mi jakieś rzeczy na prezenty dla facetów, będę nagrywała filmik, to on powiedział golarka. To była pierwsza rzecz, o jakiej pomyślał. Golarka, mówi, zawsze każdemu facetowi się przyda, to trzeba wymieniać, nawet jeśli macie dobrą, porządną golarkę. Na jakiś czas nie ma wyjścia, trzeba ją wymienić. I ja tutaj mam dla Was selekcję jednej golarki z filmu Philipsa za 340 zł. I następna golarka jest również z Philipsa, tyle że za 220 zł, a więc coś tańszego. Chociaż ja myślę, że już kiedy decydujecie się, aby kupić komuś golarkę, to powinna być również porządna, dlatego że mimo wszystko facet goli sobie tym twarz, a więc nie lepiej jest nie kupować, niż kupować coś takiego tandetnego, czym może się zaciąć przy pierwszym gole. I to byłoby tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Mam nadzieję, że znaleźliście tutaj dla siebie jakąś inspirację i że pomogłam Wam chociaż odrobinkę, aby podjąć decyzję dotyczącą prezentu bożonarodzeniowego. Zostawcie koniecznie dużą łapkę w górę, jeśli ten film Wam się spodobał. Przypominam, nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału i oczywiście, aby kliknąć dzwoneczek. I co, widzimy się w następnym. Pa!